koniec opcji. Powiedzcie, którą opcję mam wybrać. Czad, Niger, Nigeria, Mali to są kraje od wielu lat w konflikcie zbrojnym. Być może dlatego właśnie zostałam nauczycielem. Nie samą robotą człowiek żyje, dlatego przyszłam na gofra i najlepsze gofry w Świnoujściu, słuchajcie. A fajna rzecz w Świnoujściu to jest to... Słuchajcie, przyszliśmy tutaj na taką świnoujską specjalność, paszteciki. No to jest. Mamy, możemy jechać. Bez tego dokumentu nie moglibyśmy wjechać do Afryki. Każda podróż zaczyna się od podróżowania palcem po mapie. Afryka. Ogromny kontynent, wiele krajów. Krajów, do których trzeba wiz, a czasem jeszcze dodatkowe zezwolenia. Więc jaki jest plan? Na pewno wyjedziemy z Polski, przejedziemy przez Europę. Tutaj wybrzeżem Hiszpanii chcemy dojechać do Gibraltaru, gdzie są tanie i szybkie połączenia promowe z Maroko. Pokręcimy się po Maroko i mamy dwie opcje. Albo pojedziemy wybrzeżem zachodnim, albo wybrzeżem północnym. Ale nie wiemy, czy to będzie możliwe, bo Algieria jest dość kłopotliwa. Można do Algierii na pewno pojechać promem bezpośrednio albo samolotem, ale z przekroczeniem tej granicy nie będzie łatwo. Tunezja nie ma problemu, Libia znowu jest problem, Egipt nie ma problemu i tu natrafiamy na Sudan. Jakbyśmy chcieli jechać w tą stronę nie można już teraz przejechać, bo tutaj właśnie Etiopia też teraz narobiła, skomplikowała strasznie sprawę. Czad, Niger, Nigeria, Mali to są kraje od wielu lat w konflikcie zbrojnym i tam nie ma wjazdu albo trzeba płacić ogromne pieniądze za konwój wojskowy, no to wiecie, ani to jakoś przyjemne, ani nie wiem, raczej nie chcemy takich pieniędzy wydawać, więc najprawdopodobniej pojedziemy tutaj wybrzeżem zachodnim z Maroko przez Saharę. Potem Mauretania, Senegal, Gambia, Gwinea i mamy też jeszcze takie kraje, wybrzeże Kości Słoniowe i tak dalej. Parę tutaj krajów jeszcze można zobaczyć, aż dojedziemy do granicy z Nigerią. Czy będziemy przebijać się dalej? Nie wiem, to wszystko się okaże. Póki co jesteśmy w moim rodzinnym mieście. Zapraszam więc Was na spacer. Przygotowania do wyjazdu to nie tylko, wiecie, naprawy złomka i wszystko, co tam robimy i pakowanie. To także sprawy urzędowe. I jesteśmy teraz w Wydziale Komunikacji, bo potrzebne nam jest Międzynarodowe Prawo Jazdy. Są dwa typy tego prawa jazdy według konwencji genewskiej i konwencji wiedeńskiej.
i trzeba sprawdzić, do którego kraju, tam gdzie się wybieracie, do których krajów, która konwencja. Trochę to takie, wiecie, zawiłe i powiem Wam szczerze, że bardzo nas zaskoczyło, jak krótki jest termin ważności. One są ważne na jeden rok lub na dwa lata, to no, tak jak nas nie bardzo urządza, no ale co, nie mamy innego wyjścia. Jako ciekawostkę Wam powiem, że te piękne budynki Urzędu Miasta, które mamy tutaj w Świnoujściu, to spadek, który żeśmy dostali po Armii Radzieckiej. Tu kiedyś była baza wojskowa wojsk radzieckich. Tutaj i tam dalej są takie budynki, takie kamienice. Całe to osiedle było okupowane, zajęte przez wojska radzieckie. Ja pamiętam tu, jak za dzieciaka przychodziliśmy kupować cukierki do ruskiego sklepu, bo wiecie, oni mieli zawsze takie fajne, dobre cukierki. I pozwalano nam przez bramę wejść tam do sklepu. Jak powiedziałeś, magazyn, to można było iść. Wypełniam teraz wnioski o międzynarodowe prawo jazdy. I tutaj na końcu są takie oświadczenia, nie? I ja przeczytam Wam te oświadczenia i muszę wybrać jedną z opcji. Tak więc opcja numer 1. Przebywam na terytorium Rzeczpospolitej co najmniej 185 dni w roku. Nie. Opcja numer 2. Przebywam regularnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywam co najmniej w dwóch krajach Unii Europejskiej. Nie. Opcja numer 3. Przebywam nieregularnie na terytorium Rzeczpospolitej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywam w innym państwie członkowskim w celu wypełnienia zadania o określonym czasie trwania. No nie. Więc opcja D. Przebywam na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole. Nie. Koniec opcji. Powiedzcie, którą opcję mam wybrać. Jak nie wybiorę jakiejś opcji, nie podpiszę, to po prostu nie dostanę tego prawa jazdy. A jak podpiszę, no to... Na początku oczywiście jest napisane ja niżej podpisany, uprzedzony odpowiedzialności karnej, bla, 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 bla. Przepraszam, te prawo jazdy jest ważne tylko na rok lub na 3 lata. To, o które my będziemy się ubiegać niestety tylko na rok. Tak więc w ogóle nas nie urządza, bo wiem, że będziemy dłużej niż rok. Dobra, niedźwiedź już załatwił. Lecimy! Fajnie tak po starych kątach pochodzić, a to jest liceum, do którego chodziłam. Bardzo niemiło wspominam, bardzo, chyba najgorszy czas w moim życiu. Być może dlatego właśnie zostałam nauczycielem, ale przede wszystkim cieszę się, że teraz nie muszę już chodzić ani do tej szkoły, ani do żadnego miejsca, do którego nie chcę chodzić. Na promenadzie jest pełno kafejek i kawiarni. Teraz taka jest nowa część promenady. Nie było tego, jak ja tutaj się wychowywałam, ale dobudują cały czas nowe i nowe. I taki obowiązkowy punkt programu to, słuchajcie, są gofry i szczekanie Beli. Bela, stój! Bela oczywiście jest tu. O! I właśnie fajne jest takie, że słuchajcie, do tych wszystkich kawiarenek stój. Przepraszam za zakłócenia. Do tych wszystkich kawiarenek można sobie przyjść z piskami. Naprawdę nie ma problemu. Ja nie spotkałam tutaj takiej kawiarni, gdzie ktoś by nie pozwolił wejść z psem, ale najlepsze gofry, słuchajcie, są tutaj w takiej nowej knajpce, która się nazywa Czuć Miętą.
bardzo dobre ciasta, bardzo dobre gofry w rozsądnej cenie, tak więc polecam. Patrzcie, rewelacja. Za super cenę, 12 zł, można tutaj w restauracji. Bardzo. Pan mnie tutaj zaprasza na wycieczkę. Dokładnie. Wycieczki po Świnoujściu z lektorem polskim, niemieckim, angielskim, po całym Świnoujściu. Zapraszamy wszystkich serdecznie na ekologiczne zwiedzanie miasta. A ile taka wycieczka kosztuje? Wycieczka w zależności to kosztuje od osób i tak naprawdę cena nie jest do końca ta sama co do każdego okrążenia, tak? Że tak powiem. To wszystko umawiamy się na miejscu już po prostu. Trzeba negocjować. Dokładnie. Samochody macie fantastyczne. Dziękuję bardzo. A po prostu. Tam stoi z przodu Charlotka, jeszcze taka piękna moja. No. Pana, na Monte Cassino to trendy będzie. Mija pani, prosto? Najlepiej to w pierwszą w prawo i drugą w lewo. Dobra, dzięki. Miłego dnia. Pierwszą w prawo i drugą w lewo. Dokładnie. Dobra, dzięki. I od razu pan robi za informację turystyczną. Dokładnie, jeżdżąca informacja turystyczna. Piękne to auto, super, fajnie, więc można negocjować ceny, zapraszamy. Dokładnie. Tutaj za mną znajduje się muszla koncertowa. W lecie odbywają się tutaj darmowe koncerty, więc jest bardzo fajnie. A z ciekawostek wam powiem, że muszla koncertowa kiedyś stała na plaży. No, a teraz jak ktoś przyjedzie do Świnoujścia, to zdziwicie się, jak daleko od plaży jest muszla. Tutaj w Świnoujściu przybywa nam plaży. W niektórych miejscach nawet pół metra na rok. Tak więc coraz większa jest ta plaża, no i teraz ten pas wydm, który się znajduje między tutaj deptakiem a plażą. Tak więc jak kiedyś będziecie właśnie na tej części deptaka, tutaj właśnie taki główny jakby stary deptak i zobaczycie muszle, to właśnie jest miejsce, które kiedyś było plażą. Nie plujemy gumy na chodniki, bo potem panowie muszą tutaj skrobać. Skrobią gumę z chodników. A jak ktoś nie lubi po piaseczku zaiwaniać, to tutaj jest przepiękna gładka. I ona się ciągnie, ho, i jeszcze trochę. Nie wiem, po co robić przepisy, których nikt nie będzie przestrzegał. Słuchajcie, zrobili nowe tablice. Kiedyś to wejście tutaj, to było wejście dla psów. Właśnie tamte wejścia bliżej centrum, wchodzenie z psem było niedozwolone, a tu można było wejść z psem. A teraz jest tutaj napisane, że można wejść tylko od godziny, między godziną 19 a 9, czyli całą noc mogę chodzić. No bez sensu, ja po drodze wiecie, ile psów już widziałam? Tak. I nasza Bella też chce iść na spacer w ciągu dnia, a nie w nocy. A fajna rzecz w Świnoujściu to jest to, że są miejsca pełne ludzi. Jak ktoś lubi promenady, takie wiecie, gwar, stragany, to są takie miejsca. Jak ktoś lubi miejsca zupełnie, gdzie nikogo nie ma, to też są takie miejsca. Jak ktoś lubi jeździć rowerami, no...
skoro już tu jesteś, subskrybuj kanał. Słuchajcie, przyszliśmy tutaj na taką świnoujską specjalność, paszteciki. No. Jakby ktoś nie wiedział, super niezdrowe, smażone w głębokim oleju, bardzo pyszne. A ciasto na dzienie z mięsem albo z kapustą i grzybami, polecam. No to mamy. Są. To nie było bardzo skomplikowane i bardzo szybko w ciągu 3 dni takie prawa jazdy można dostać. Szkoda tylko, że na 1 rok. Nareszcie przyszedł ten piękny dzień, gdzie możemy się zacząć pakować. Wszystko jest gotowe. Tutaj szuflady wyłożone są taką ceratką, żeśmy stwierdzili, dlatego że to wszystko jest podziurkowane, żeby było lżejsze. Więc mamy ceratkę. To też? Tak, to też. Tak? Zaraz to będę wkładać do szuflad wszystko. Gary. Właśnie idą tutaj do tej szuflady. Za dużo tu chyba nie ponagrywam właśnie, bo potrzebne mi są 2 ręce. Tak, proszę zostawić w kartoniku, no bo to cały karton, nie? Coś takiego to się jeszcze będzie, do wychania. Jedna z rzeczy, o której nie można zapomnieć, to są lekarstwa. Na taką długą wyprawę to naprawdę no, trzeba się przygotować, wiecie, bo w Europie to nie ma problemów. Można podróżować. Ja kiedyś na początku, jeszcze jak żeśmy podróżowali tak normalnie na urlop, to muszę powiedzieć, że zawsze woziłam lekarstwa, a potem przestałam wozić te lekarstwa, bo woziłam je w tom i z powrotem. A prawda jest taka, że praktycznie wszędzie są apteki i to nie ma problemu iść i coś kupić. I wiecie, ta obsługa też jest jakaś taka całodobowa. Generalnie ciężko w Europie gdzieś aż tak się zaszyć, żeby nie można było dostać się w ciągu kilku godzin do lekarza czy do apteki. Natomiast jadąc dalej, no musimy mieć to na uwadze, że może nie być tego lekarza, nie być tej apteki w pobliżu. Trzeba więc mieć taką apteczkę dobrze wyposażoną. I teraz jak dobrze powinna być ta apteczka wyposażona? Na to pytanie nikt Wam nie odpowie tak naprawdę, bo to trzeba dostosować do swoich potrzeb i tak jakby ja mam lekarstw dużo, pewnie za dużo i tak sobie myślę o tych osobach, które jadą autostopem albo rowerem i mają nic albo prawie nic i jakoś żyją, tak? No ale nigdy nie wiesz, co ci się stanie, prawda? Co, gdzie i kiedy. I dlatego ja na przykład mam jakiś tam podstawowy antybiotyk, wiadomo, leki na biegunkę, test na malarię, leki na malarię, no te choroby, które w danym kraju czy tam w danym rejonie świata są zalecane. I taką rzecz, którą mam nową w mojej apteczce, słuchajcie, to jest adrenalina. Rozmawiałam z lekarzem, bo oczywiście tam u nas te dużo leków jest na receptę, jak choćby antybiotyk, więc musisz iść do lekarza. I po prostu porozmawiałam właśnie, co byłoby mi potrzebne, prawda? Takie właśnie, chciałam też takie leki przeciwwstrząsowe, że nagle jak coś na przykład, nie wiem, ukąsi skorpion, jakaś żmija, czy no coś innego takiego się zdarzy i żeby zanim się dojedzie do tego szpitala, czy do lekarza, prawda, żeby uratować życie. No i właśnie polecił adrenalinę. Tak więc mam 2 takie zastrzyki, słuchajcie. To jest w środku
O, nie otworzyłam pudełka, no właśnie. Warto otworzyć pudełko, żeby było gotowe. W środku jest taka gotowa strzykawka, którą po prostu się tak naciska i to się daje w udo, tak więc nie trzeba mieć jakoś, wiecie, jakichś umiejętności wielkich, prawda? Każdy to potrafi zrobić. Zrobiłam niedźwiedziowi przeszkolenie. No, w ogóle jest taki wrażliwy akurat. Pewnie byście się zdziwili, ale właśnie on bardzo nie lubi widoku krwi, jakichś wypadków i takich rzeczy. Tak więc no, zrobiłam mu przeszkolenie, że w razie czego, jak mi ma udzielić pomocy, gdzie są lekarstwa na przykład, tak? Bo też jak się podróżuje we dwójkę, jeden pakuje jedne rzeczy, druga osoba pakuje drugie rzeczy, to takie rzeczy musimy sobie mówić, co jest, gdzie jest i co skorzystać i czego używać po prostu. Po drodze zatrzymujemy się w pracy, ale nie po to, żeby zwiedzać, tylko coś odebrać. Hi. Hi, hello. We came to pick up the carnet. Carnet? Yes. You must go to auto tourist in third floor. Third floor. Okay, thank you. Hello? Hello? We came to pick up the carnet, yes, this is thank me. You. Hello. Oh, hi, Susanna. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi. Hello. Thank you. Ahoy! Ahoy! How are you? How was the way here? Yeah, it was okay. Yeah? It was okay. Great, yes. Okay. So, here I have the carnet prepared for you. And just be careful. You have to sign. Uh-huh. Okay. To sign, I will give you right now in order to... No to jest. Mamy. Mamy, możemy jechać. Bez tego dokumentu nie moglibyśmy wjechać do Afryki, tak więc jest on naprawdę niezbędny. Nie wszystkie kraje wymagają, ale tą trasę, którą my chcemy pokonać, bez karnetu nie dalibyśmy rady. I postanowiliśmy załatwiać to właśnie tutaj w Czechach, dlatego że jest dużo taniej. I słuchajcie, okazało się, że też dużo, dużo taniej. Nie, to już powiedziałam taniej. Dużo szybciej. I kobieta też sympatyczna i bardzo pomagała do tego stopnia, że przelew, który żeśmy, no trzeba było zapłacić za to wszystko, zrobiliśmy 10 dni temu i wiecie, cholera, te pieniądze nie przeszły. No miałam potwierdzenie, ale jeszcze te banki tak wolno działały i kobieta stwierdziła, że po prostu mimo to ona rozumie naszą sytuację, ma potwierdzenie to nasze z naszej strony i mimo, że pieniądze nie wpłynęły na ich konto jeszcze, to wszystko przygotowała i powiedziała, że będziemy mogli odebrać, no i jest odebrane i jedziemy.
odwieczny problem z parkowaniem. You can find information on opening time parking here and parking section code. Czyli tutaj jest napisane, że na znakach jest taki pasek, który mówi, jakie są godziny i jaki jest section code, więc najpierw muszę znaleźć ten znak, a potem dopiero mogę przyjść zapłacić. Ale mogę zapłacić kartą, no to już jest good news. Mixed purpose zone. No to ja już to przeczytałam. A, już macie to? Tak. Dobra, czyli... Okej. I co my mamy teraz robić? No, to znaczy wpisać number. 6 number first. No to... no... Na końcu tu. Mm. 60 koron, 2,40 pisze. No to okej, nie? A nie pisze w ogóle za jakiś czas. Od 8 do 24. Poniedziałek. No. No to dobra, nie wiem, co my mamy teraz kliknąć. Na pewno jest jakiś łatwiejszy sposób, no ale trudno. Tak? 19.30. No to 2,5 godziny, 161 euro. Koron. W Czechach psy są nie tylko mile widziane, ale też są takie miejsca, gdzie można sobie wziąć torebkę. I słuchajcie, to są fantastyczne takie torebki, które są papierowe. I ja rozumiem teraz, to jest ekologia. Nie żadne tam, wiecie, foliowe torebki. I tutaj w środku jest taka kartonowa szpatulka, którą można sobie kubkę nałożyć. Fantastyczne. Tylko w Czechach. Wielkiego zwiedzania nie będzie, ale szybki spacer po moście Karola i to, co najważniejsze, to zobaczymy. Strasznie ciężko robić zdjęcia i filmować, bo tak dużo ludzi, pełno wycieczek i no, ale ładnie, naprawdę ładnie. Czy wiecie, że most Judyty został zbudowany w drugiej połowie XII wieku jako prekursor mostu Karola? Mierzył 514 metrów i miał 20 filarów. 12 z nich stało w korycie rzeki. W 1252 roku, tuż przy wjeździe na most od strony Starego Miasta, stanął szpital i kościół krzyżowców z czerwoną gwiazdą. Zakonu powstałego z inicjatywy świętej Agnieszki Przemyślitki. Szpitalnikom oddano pieczę nad mostem wraz z prawem pobierania cła i myta. Jedna z legend głosi, że most Judyty stał się miejscem spotkań czarownic z Lucyferem. Tam nocami odprawiały one na jego cześć swoje czary, za co Bóg zesłał na miasto wielką powódź w 1342 roku, która zniszczyła most i tańczące na nim wiedźmy. W 1357 roku cesarz Karol IV zdecydował o rozpoczęciu budowy nowego kamiennego mostu, zwanego dzisiaj Mostem Karola.
Jak to mówią, co kraj, to obyczaj, dlatego tutaj w Pradze zamiast sklepów z pamiątkami mamy takie sklepy. A na co ty szczekasz? Ale to tylko jest rzeźba. Nie bój się. Nie bój się, chłopie. Babo. No nie bój się. No widzisz? Nic strasznego. Tak wygląda nasz parking przy autostradzie. Proszę. A autostrada jest tam. Za tymi drzewkami. A my spaliśmy tak. Jedną z mniej znanych atrakcji w Świnoujściu jest ta oto publiczna toaleta, która znajduje się na promenadzie, w samym centrum promenady, przy wejściu na plażę. Zawsze są tutaj te baby jagi i gra bardzo głośna, radosna muzyka.